Dzień dobry albo dobry wieczór. Tomasz Stawiszyński, kolejna odsłona podcastu skądinąd przed Państwem. Odsłona będąca kontynuacją poprzedniej. Zajmowałem się w ostatnim odcinku obrazem bóstwa chrześcijańskiego i pewnymi aporiami, które w tym obrazie tkwią nieusuwalnie jak to aporie. Dużo, bardzo komentarzy i dużo, bardzo maili i różnych innych głosów po tym odcinku dostałem, dlatego postanowiłem raz jeszcze przyjrzeć się tej argumentacji przedstawionej w poprzednim odcinku i trochę pomówić o tych sprawach, które dla Państwa wydawały się najbardziej dyskusyjne. Oczywiście, będzie to całkiem osobny, autonomiczny, pełnoprawny odcinek. Nie trzeba słuchać tego poprzedniego, żeby. Sobie z korzyścią, jakąś poznawczą, intelektualną, mam nadzieję, wysłuchać tego odcinka, ale dobrze jest się z tym poprzednim zapoznać. Nie jest długi. Ten też nie będzie jakiś bardzo długi. No dobrze, to przyjrzymy się znowu temu, czy wiara w Boga jest racjonalna czy nieracjonalna, czy te przesłanki, które mamy na rzecz Wiary w bóstwo, wytrzymują próbę racjonalnej argumentacji? Czy wreszcie obraz bóstwa, który w religii chrześcijańskiej mamy, jest niesprzeczny, czy też właśnie pewne nieusuwalne sprzeczności w nim tkwią? No i w ogóle pomówimy sobie dzisiaj o potrzebie metafizyki, o potrzebie czegoś więcej, czegoś przekraczającego tylko to, co dostępne naszym zmysłom i to, co opisuje nauka po prostu, która projektuje obraz świata jako rzeczywistości złożonej z materii i powodowanej prawami fizyki oraz prawami ewolucji, ślepymi, pozbawionymi intencjonalności. No i to wszystko, to wszystko. Otóż właśnie o potrzebie przekroczenia takiego obrazu świata i, i o tym, że ten obraz świata jest w sumie dość Przygnębiający, przynajmniej dla mnie, ale myślę, że nie tylko dla mnie, przygnębiający, będziemy sobie dzisiaj mówili: Potrzeba metafizyki. Tak zatytułowałem ten odcinek. Zapraszam. No dobrze, to zacznijmy od tych kontrowersji dotyczących poprzedniego odcinka od kwestii wiary i niewiary ktoś pyta w jednym z maili, w jednym z komentarzy, to jak to właściwie jest z tym moim ateizmem, czy jestem ateistą, czy nie jestem ateistą, bo się tutaj zdefiniowałem jako człowiek niewierzący w ten obraz bóstwa chrześcijańskiego, a sprytnie uniknąłem bezpośredniej odpowiedzi na kwestię Ateizmu jako takiego, no powiedziałbym, że raczej jestem agnostykiem niż takim stuprocentowym ateistą. Raczej mam wrażenie, że te pojęcia, którymi się posługujemy w odniesieniu do rzeczywistości w tym jej najgłębszym, najbardziej fundamentalnym wymiarze, że te pojęcia, których używamy do opisywania takich naszych intuicji, jak właśnie jakaś intuicja metafizyczna dotycząca. Jakiegoś ostatecznego celu, czy jakiejś ostatecznej podstawy tego wszystkiego, co istnieje, czy jakiegoś bytu przekraczającego wszelkie możliwe kategorie i wszelkie możliwe nasze sposoby poruszania się po rzeczywistości, mapowania rzeczywistości. No, że to są pojęcia tyleż powiedziałbym niedoskonałe, co uwodzicielskie. To są pojęcia, które. Same projektują rzeczywistość, jaką mają nazywać. Zwracał na to uwagę już Immanuel Kant, ale też Ludwig Wittgenstein w szczególności i w traktacie logiczno- filozoficznym i w swojej późniejszej twórczości, pokazując, że nasze problemy w szczególności problemy filozoficzne właśnie, takie było zdanie Wittgensteina są pewnego rodzaju Produktem języka, którym się posługujemy. Innymi słowy, nie są inherentnie zamknięte w rzeczywistości, nie dotyczą rzeczywistości jako takiej, tylko biorą się z pewnego sposobu używania słów i z nadmiernego przywiązywania się do tych słów. I myślę, że w tym przypadku jest podobnie, że nasza wyobraźnia, nasz język generuje Ogromne pole symboliczno-pojęciowo-wyobrażeniowe, które sprawia wrażenie na nas czegoś bardzo konkretnego i czegoś bardzo rzeczywistego, i my w związku z tym do tego się jakoś w naszych różnych wewnętrznych dywagacjach, dylematach, rozterkach odnosimy. A nie jest wcale powiedziane, że cokolwiek innego poza tymi pojęciami. One nazywają i że do czegokolwiek innego poza sobą samym się odnoszą. To jest oczywiście temat szeroki, ale chodzi generalnie i w skrócie rzecz ujmując o to, że jak Państwo posłuchają rozmaitych teologów, jak Państwo posłuchają ludzi, którzy treści religijne przekazują, to oni zazwyczaj mówią niezwykle wartko i w sposób taki bardzo elokwentny potrafią rozprawiać o Swoich poglądach i swoich przekonaniach o bóstwu, właśnie o tym, czego bóstwo chce, o strukturze rzeczywistości. Tyle, że nic nie wskazuje na to po prostu, żeby te przekonania miały cokolwiek z rzeczywistością wspólnego. Za to głosić je można w sposób niezwykle barwny i soczysty, właśnie dlatego że ten język. Jak się już podłapie pewne jego elementy, pozwala na generowanie nieskończonej ilości zdań, które symulują sens. Ale powiedziałem, że jestem raczej agnostykiem niż ateistą, choć bliskiem jest zarazem i w tym, co powiedziałem, tę nutę Państwo z pewnością usłyszeli: stanowisko m.in. przez Bogdana Chwedeńczuka, rozwijane w książce przekonania religijne, gdzie, mianowicie, Chwedeńczuk. Wykłada tak zwany ateizm semantyczny. To jest coś w zasadzie w stylu powiedziałbym takiego radykalnego lingwistycznego ateizmu. Tyle, że nie powiada się tutaj, że Bóg istnieje albo nie istnieje. W ogóle się nie rozstrzyga i nie rozważa kwestii, czy Bóg istnieje, czy Bóg nie istnieje, no bo się uznaje, że zdania mówiące. Że Bóg istnieje albo Bóg nie istnieje, są zdaniami pozbawionymi jakiegokolwiek sensu, że to są zdania tylko sens pozorujące. Moglibyśmy za to słowo Bóg podstawić jakieś słowo dziwnie brzmiące. Bogdan Kwedenczuk na przykład podstawia tam słowo mlak. Mlak istnieje albo mlak nie istnieje. Jego zdaniem to są ekwiwalentne zdania. Mlak istnieje i Bóg istnieje, i odpowiednio mlak nie istnieje i Bóg nie istnieje. No bo słowo MLAK jest słowem pozbawionym sensu, innymi słowy, powtarzając, nie odnosi się do żadnego obiektu znanego nam w świecie, nie ma w sobie zatem żadnej treści empirycznej. To, co bowiem sensowne w naszych pojęciach, mówi Hwedeńczuk, a to jest pogląd a, klasycznie empirystyczny, za Davidem Humem to mówi. To, co w naszych pojęciach sensowne, to co czyni je pojęciami sensownymi, to co je w sens wyposaża, to się bierze z doświadczenia empirycznego albo z rozumowania priori, to znaczy albo z matematyki, innymi słowy, czy logiki, albo też z empirii, z jakiegoś empirycznego doświadczenia. Tyle w umyśle, ile w zmyśle brzmi to empirystyczne credo. Innymi słowy, pojęcia, które nie odwołują się do empirycznego doświadczenia, sensu nie mają. W związku z tym posługiwanie się nimi oczywiście ewokuje pewne emocje i pewne obrazy w naszych głowach, i dlatego my mamy, czy intuicję, i dlatego my mamy no jakieś takie wrażenie, że mówimy o czymś konkretnym, tymczasem wcale o niczym nie mówimy, tylko mówimy. Mową pozbawioną jakiegokolwiek poznawczego sensu. To jest bardzo ciekawe stanowisko, ten ateizm semantyczny. Uwodzicielskie też niewątpliwie, no bo chciałoby się tak pozamiatać, ręce otrzepać i już sobie raz na zawsze rozstrzygnąć te kwestie istnienia bądź nieistnienia Boga, czy też w ogóle istnienia bądź nieistnienia jakiejkolwiek transcendencji. No ale ja niestety tu mam podobnie jak w przypadku teizmu i jak w przypadku takiego hardkorowego ateizmu stuprocentowego. No pewnego rodzaju sceptycyzm jednak zachowuję. A dlaczego? To zaraz powiem, ale to mnie doprowadziło do kolejnego komentarza czy kolejnej kontrowersji, która... Pojawiła się w związku z poprzednim odcinkiem, a która też nam jakieś ciekawe pole do rozważań o kwestiach metafizycznych otwiera. No to teraz przejdę do tej kolejnej kwestii. Zasadnicza, powtarzająca się wątpliwość brzmi: a po co w ogóle zastanawiać się nad kwestią istnienia albo nieistnienia Boga? Kogo to obchodzi? To są jakieś sprawy. Za przeszłe już te spory przecież rozstrzygnięte dawno zostały, religia jest skompromitowana. Nie ma sensu w ogóle się tym przejmować i zajmować. Kogo to obchodzi? Cóż, w moim przekonaniu jest to nieprawda. Oczywiście to wynika z moich osobistych jakichś uwarunkowań, zapewne i z moich osobistych zainteresowań, potrzeb oraz. Jakichś emocjonalnych obsadzeń, ale dla mnie akurat kwestia metafizyki, tajemnicy, kwestia tych wymiarów istnienia, o których stara się opowiadać religia, jest paląca i niezwykle ciekawa przede wszystkim. Z pewnego podstawowego, oczywistego powodu takiego, mianowicie, że Chcemy czy nie chcemy, ale cała cywilizacja nasza wypływa z myślenia religijnego, oparta jest na myśleniu religijnym, mimo że to, co w niej dzisiaj najlepsze, bierze się w moim przekonaniu właśnie nie z religii, a z różnych takich narracji, różnych takich perspektyw, które religie dekonstruowały, patrzyły na nią krytycznie. Mam na myśli oczywiście dziedzictwo oświecenia, ale tego oświecenia racjonalistyczno-naturalistycznego, nie tego oświecenia, o którym piszą przedstawiciele szkoły frankfurckiej, słusznie wskazując na pewne aspekty oświeceniowego rozumu, wprzęgniętego w machinę zbrodni, i zbrodni kolonialnych, i zbrodni nazistowskich, i zbrodni komunistycznych. Trzeba by tutaj. Dodać. Tam wszędzie oczywiście racjonalność też na sztandarach niesiono, ale mnie raczej przekonują te argumentacje, tu mogę przywołać i Bertranda Russella i na przykład Erika Fegelina, bardzo ciekawego myśliciela, zdecydowanie konserwatywno-prawicowego, które widzą w tych przedsięwzięciach totalitarnych ruchy stricte religijne właśnie, a nie antyreligijne. Ruchy religijne, które nominalnie ateistyczne w istocie... Zwalczając religię, zwalczały swoją konkurencję, ale o tym może innym razem porozmawiamy. W każdym razie, wydaje mi się, że po pierwsze, w nas wszystkich ta potrzeba metafizyczna, albo w większości z nas gdzieś jest, że nawet jeżeli jesteśmy tak mocno zatopieni w codzienności, że nie dostrzegamy jej albo nie mamy jej uaktywnionej, to ona prędzej czy później się uaktywni albo się uaktywnia. W takim najbardziej, powiedziałbym, klasycznym, oczywistym sensie ona się uaktywnia w zetknięciu ze śmiercią. Myślę, że o tym zresztą sporo piszę w swojej najnowszej książce, w ucieczce od bezradności, którą pozwolę sobie także i tutaj raz jeszcze Państwu zarekomendować. Myślę, że w kulturze, która tak głęboko od śmierci się odwraca i tak ją wypiera, tak ją też naturalizuje zarazem, no bo my przecież dookoła siebie mamy jakieś tysiące, setki tysięcy obrazów śmierci, zbanalizowanych, już znaturalizowanych. No więc w takiej kulturze śmierć, mówiąc paradoksalnie, otwiera bramę metafizyki. Przypomina mi się taki, czy kontakt ze śmiercią? Przypomina mi się taki cytat z Jamesa Hillmana. Zresztą cytat, który i w tej mojej najnowszej książce się pojawia, który brzmi śmierć przeszywa każde indywidualne życie strzałami tego, co mityczne. Trochę poetycko rzecz jasna, jak Państwo słyszą, Hillman tę myśl ujmuje, ale ona jest dosyć prosta, to znaczy powiada kontakt ze śmiercią, perspektywa śmierci naszej własnej albo... Śmierć kogoś bliskiego, albo perspektywa śmierci kogoś bliskiego, no, otwiera tą sferę mitu, tą sferę czegoś nieodwołalnego, absolutnego, co wkracza w codzienność oswojoną, znaturalizowaną, właśnie taką w której wydaje się nam, że będziemy funkcjonowali po wsze czasy, która spełnia się w mnóstwie jakichś drobnych spraw do załatwienia, w jakichś rozterkach i troskach życia codziennego, w jakichś niesnaskach z bliskimi, w różnych w każdym razie naszych rolach społecznych, działaniach, które mamy za oczywiste, za... Zwykłe, normalne, które w nas nie budzą żadnych radykalnych emocji. Oczywiście przeżywamy te emocje, często bardzo intensywne, w związku z jakimiś wydarzeniami, które nas spotykają. No, ale to wszystko jest takie, no właśnie, chyba to jest najlepsze słowo oczywiste, dane, znamy to, jesteśmy w tym głęboko zanurzeni. Tymczasem, śmierć nas z tego wszystkiego. W sposób absolutny i totalny wybija. Daje nam pewien rodzaj perspektywy, która ujawnia doraźność, skończoność, niepełność, niedoskonałość, przemijalność życia. A zarazem jej absolutny, nieodwoalny charakter to, że ona jest czymś nieuchronnym z jednej strony, a z drugiej strony, że w sposób nieodwołalny, raz na zawsze, definitywnie kończy życie ludzkie to znaczy kończy i niweluje i unieważnia i anihiluje jakieś wszechświaty, no bo każdy Człowiek, każda jednostka jest w zasadzie wszechświatem z całą tą kompozycją biografii, przeżyć, więzi, relacji, myśli, ambicji, emocji, no z tym wszystkim, co nasze indywidualne, jednostkowe życie tworzy, konstytuuje i co czyni je niepowtarzalnym. Śmierć to wszystko anihiluje. No i jest jakąś absolutną tajemnicą czymś, co Wymyka się naszemu rozumieniu, co nadaje naszemu życiu właśnie jakiś niesamowity, niezwykły charakter. I sądzę, że prędzej czy później każdy z nas musi się zetknąć z pytaniem o śmierć, własną albo cudzą, z tym, jaki właściwie sposób o tym myśleć, w jaki sposób podchodzić do tej okoliczności, jak mierzyć się z tym faktem nieuchronnym i nieodwołalnym. I w tym sensie uważam, że wszelkie rozważania o charakterze metafizycznym nie dadzą się usunąć. To znaczy, powtórzę coś, co kiedyś już tu mówiłem i czym chyba jakąś część z Państwa rozczarowałem. Ja nigdy nie byłem i nie jestem takim stuprocentowym racjonalistą i naturalistą. Absolutnie. To, że uważam, że nauka jest najlepszym sposobem orientowania się w rzeczywistości, jaki żeśmy wypracowali, to, że mam ogromną niechęć do różnych pseudonauk, do różnych rzeczy podszywających się pod wiedzę, a będących kompozycją jakichś nieugruntowanych w niczym przekonań, manipulacji i jakiejś potrzeby zbijania benefitów na ludzkiej naiwności. To, że mam krytyczny bardzo stosunek do religii, Zinstytucjonalizowanej do kościoła katolickiego, to, że wreszcie uważam, że ta doktryna pełna jest absurdów i luk logicznych, pojęciowych, i że racjonalna argumentacja jest bardzo dobrym narzędziem, żeby się z tymi lukami mierzyć, bo one same przychodzą w szacie racjonalności, no to nie oznacza, że jestem. Kimś, kto właśnie eliminuje ten wymiar, nazwijmy to mityczno-metafizyczno-symboliczny, z doświadczenia własnego czy z myślenia o świecie. Nie, nie robię tego, natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że mamy bardzo ograniczone środki, żeby w ogóle tego rodzaju intuicje wypowiadać. Blisko mi tutaj znowu do. Tej perspektywy wyłożonej przez Wittgensteina w traktacie logiczno-filozoficznym, w którym powiada on słynne zdanie, że o czym nie można mówić, o tym trzeba milczeć, ale wcześniej powiada też, że nie to, jaki jest świat, jest tym, co mistyczne, lecz to, że jest. Sam fakt istnienia jest tym, co mistyczne. Otóż. Yy... Istnieje pewien poziom refleksji, istnieje jakiś rodzaj intuicji, istnieje jakiś rodzaj zadziwienia złożonością, skomplikowaniem, niejasnością, taką, powiedziałbym, niebywale subtelną strukturą świata, która, właściwie, czy które to intuicja, zadziwienie, jakkolwiek by to nazwać, no. Zdecydowanie podpada pod kategorię pewnego rodzaju intuicji metafizycznej czy skłonności metafizycznej. No, nie sposób tego po prostu uniknąć, bo my o świecie tak naprawdę, jak już wcześniej mówiłem, nic nie wiemy. Znaczy, wiemy bardzo dużo, ale też mnóstwa rzeczy nie wiemy i nie rozumiemy. I sam fakt istnienia czegokolwiek jest już wystarczająco zadziwiający, żeby. Metafizyczne intuicje żywić, i żeby jakoś dopuścić do siebie ten głos, który mówi: Zobacz, to jest coś niesamowitego to, że w ogóle coś istnieje to, że my istniejemy to, że świat działa wedle takich praw, jakie działa to, że ludzki umysł jest w stanie te prawa rozpoznać, opisać tak dogłębnie je poznać i zgodnie z nimi w świecie działać. To są rzeczy niepojęte, tak naprawdę, i wydaje mi się, że każdy, kto osiada w takim bezpiecznym poczuciu swojskości, każdy, kto udaje, że to wszystko jest jasne, oczywiste i nie ma żadnych problemów z tym, żeby dojść do ładu jakoś z obrazem rzeczywistości, i zarówno ktoś, kto w tym osiada, bo jest fundamentalistą religijnym, na przykład, albo sądzi, że jakaś wiara religijna, jakaś doktryna opisuje mu świat w 100%. Po prostu jest tak, jak ta doktryna głosi, i koniec. I ktoś, kto tak jak Richard Dawkins uważa, że w ogóle nie ma absolutnie żadnego problemu z niczym, nie ma żadnych tajemnic, wszystko jest oczywiście ciekawe, zachwycające, ale tu nauka nam to wszystko opowie i wyjaśni, nie ma problemu. Nie ma czegoś takiego jak zagadka istnienia w ogóle, nie ma czegoś takiego jak intuicja metafizyczna. No, obie te osoby, wyobrażone, bo tu podaję takie oczywiście postawy zradykalizowane, z czymś istotnym w świecie się mijają i coś istotnego sobie redukują. Być może właśnie redukują sobie swoiste poczucie dysonansu, niemożliwości. Ostatecznego zrozumienia, z czym mamy do czynienia, istniejąc, jakiejś niezdolności do tego, żeby właśnie w czymś na kształt takiej bezpiecznej teologicznej, filozoficznej czy naukowej przystani osią, osiąść. No tak. Ja myślę, że człowiek, który w sposób taki pozbawiony różnych złudzeń i odruchów redukcyjnych. Spojrzy na rzeczywistość, no będzie musiał się tym zadziwić. Będzie musiał jakiś rodzaj metafizyki dopuścić. Być może takiej, o której się nie da mówić. Być może takiej, która się wyraża wyłącznie w języku prywatnym, w jakichś intuicjach, w jakichś osobistych. Perspektywach. Może takiej, której nie da się zoperacjonalizować, bo każda jej operacjonalizacja, to znaczy każde jej wypowiedzenie, każde ubranie jej w słowa, natychmiast prowadzi do szeregu osobliwych paradoksów, no choćby takich paradoksów jak właśnie te, które z obrazem Boga Chrześcijańskiego się wiążą. No i tak dotarliśmy do kolejnej wątpliwości, czy kolejnego pytania, czy kolejnej kwestii, która państwa jakoś zainteresowała i sprowokowała do reakcji, czyli kwestii obrazu Boga właśnie, metafizyki wypowiadanej, ujmowanej w konkretne doktryny, ujmowanej w konkretne mitologiczne przekazy. Kontrowersyjny był dla Państwa obraz bóstwa, którym się posługiwałem. Niektórzy z Was uznali, że to jest jakieś radykalne uproszczenie i że chrześcijański Bóg wcale nie jest takim Bogiem, jak go opisałem. Że jeśli sięgniemy do tekstów, nie wiem, teologów apofatycznych, mistyków, no to wówczas zupełnie inny obraz bóstwa się nam będzie rysował. Że ja ten obraz właśnie tak uprościłem. No cóż, oczywiście to znaczy, jak sięgniemy do teologów apofatycznych, którzy są w ogóle wspaniałymi autorami o niezwykle głębokim myśleniu, niezwykle głębokich metafizycznych intuicjach i zapewne doświadczeniach, to nie będzie to miało wiele wspólnego z tym, co. Wyczytać możemy także z Ewangelii, na przykład, czy z dokumentów kościelnych, czy nie wiem, z katechizmu Kościoła katolickiego. Oczywiście problem polega na tym, że obraz bóstwa, z którym my obcujemy w chrześcijaństwie, weźmy ten katolicyzm, żeby już tak na konkrecie mówić, to jest wypadkowa tego o czym mówią mistycy i tego o czym mówią te teksty które w sposób bardziej konkretny dyskursywny już o owym bóstwie starają się orzekać jakie ono jest czego ono chce jakie wobec nas ma oczekiwania jakie miało plany świat stwarzając i tak dalej i tak dalej innymi słowy nie byłoby żadnej instytucjonalnej religii gdyby nie jakiś taki właśnie obraz bóstwa na potrzeby masowego odbiorcy jeśli można tak powiedzieć. I również owi mistycy, jeśli pozostali mistykami autoryzowanymi przez instytucję, no musieli oczywiście uzgadniać te swoje koncepcje i swoje intuicje z tym wszystkim, co instytucja w sposób oficjalny głosiła. Ale no cóż, tu jeszcze jedna istotna kwestia. Otóż tam, przy okazji właśnie tego zarzutu o uproszczony obraz bóstwa, kilka osób zarzuciło mi, że przypisując zło chrześcijańskiemu bóstwu, dowodzę, że nie mam o tym tak naprawdę zielonego pojęcia. No, proszę Państwa, ja tu właśnie ten obraz staram się dekonstruować, to znaczy pokazywać, że choć on nominalnie, właśnie, jest zupełnie inny, to jego analiza i konsekwentne podążanie za pewnymi aspektami tegoż obrazu prowadzi do jego samozaprzeczenia. To znaczy, prowadzi nas do tego, żeby uznać, że, że ów obraz w istocie mówi dokładnie coś odwrotnego niż nominalnie, oficjalnie mówi. O to tutaj chodzi, i w tym sensie ja nie przypisywałem zła chrześcijańskiemu bóstwu. Nie twierdziłem, że w chrześcijaństwie powiada się, że bóstwo jest złe. Tylko mówiłem, że w moim przekonaniu, po pierwsze, patrząc na to wszystko, co owo bóstwo stworzyło, trudno przypisywać mu te wszystkie wyłącznie dobre. Cechy i intencje, jak to się robi właśnie w ortodoksyjnym chrześcijaństwie takim czy innym, i po drugie, że tak głęboko wewnętrznie sprzeczny jest ten obraz, że no, albo bóstwo uznamy za głupie, za złośliwe, za niedobre pod wieloma względami. I sadystyczne, albo musimy założyć, że tam coś jest nie tak z tą wszechmocą i wszechwiedzą, no bo inaczej nie sposób tego wszystkiego ze sobą połączyć. Tu bym Państwa odesłał do takiego tekstu, który kiedyś napisałem. On miał różne przygody, bo pewien tygodnik dosyć znany ten tekst odrzucił. Nie chciał tego tekstu opublikować, uznając go za zbyt radykalny. Ostatecznie ten tekst się ukazał na łamach portalu Racjonalista.pl, i do dzisiaj chyba gdzieś tam można go w internecie znaleźć. Ten portal Racjonalista jest, czy wtedy wyglądał zupełnie inaczej, niż wygląda dzisiaj, i był realnie racjonalistyczny. Miał taki moment ten portal, że ciekawe rzeczy się tam ukazywały. Teraz to już naprawdę niewiele ma z tym wszystkim wspólnego. W każdym razie, ów tekst gdzieś tam po internecie. Jeszcze się błąka, nazywa się Nowy Spór o Teodyceę. Jeśli Państwo wpiszą ten tytuł, plus moje nazwisko, to powinien ten tekst się Państwu wyświetlić, i tam szczegółowo tę całą argumentację z cierpienia w świecie rekonstruuję i się z nią identyfikuje i też rekonstruowałem ją. Poprzednim odcinku. Natomiast co do obrazu bóstwa, jeszcze tę kwestię zamykając, no to chcemy tego czy nie chcemy, niezależnie od wszystkich mistyków i subtelnych filozofów, instytucje religijne podają nam do wierzenia pewien zestaw prawd obejmujących także różne cechy owego bóstwa. Takie cechy, właśnie, które stwierdza się w sposób bezpośredni, i ja się tymi cechami właśnie zajmuję. Oczywiście. To jest antropomorfizacja, to jest przypisywanie bytowi, który ma się wymykać wszelkim ludzkim kategoriom, jakichś cech ekstrapolowanych z własnego ludzkiego doświadczenia. No ale właśnie dokładnie robią to religie. To znaczy, to jest tylko pójście i wzięcie za dobrą monetę tego, co same instytucje religijne o sobie myślą. Pewien słuchacz napisał do mnie tak, że pozdrawiam go serdecznie, nie wiem czy mogę wymieniać nazwisko, więc nie wymieniam, że czuję się nieco rozczarowany tym odcinkiem, bowiem jakaś moja zapiekłość się tutaj ujawniła i zamknięcie światopoglądowe, no a przecież prezentuję postawę raczej otwartą i w ogóle do takiej otwartości i dialogu nawołuję, a w przypadku katolicyzmu mam jakiś rodzaj yy, szczególnie krytycznego podejścia, no... Cóż, rzeczywiście mam bardzo krytyczne podejście do katolicyzmu, do tej potężnej instytucji, która dużo bardzo złych rzeczy robi, a ma na sztandarach wyłącznie rzeczy chwalebne i dobre. Ale też wydaje mi się, że ten poziom takiego radykalnego uroszczenia, który jest w doktrynie kościelnej, tej, tego przekonania o absolutnej wyłączności, tego przekonania, oczywiście wcielanego w życie w historii, tej arogancji pewnego rodzaju, nie u wszystkich oczywiście, bo, bo są przedstawiciele Kościoła, którzy nigdy tego typu postaw nie ujawniali, ale jako taka ta instytucja w historii no bardzo dużo i intensywnie arogancji okazywała, no pewnej właśnie arogancji, także arogancji metafizycznej, nie tylko takiej zwykłej, związanej z funkcjonowaniem w świecie między ludźmi, że innymi słowy właśnie cały szereg takich cech, które kościół czynią powiedziałbym niezwykle ekspansywną, nierespektującą pewnych granic instytucją, która, Chcę modelować życie wszystkim, nie tylko tym, którzy w jej mitologię wierzą. Przy czym słowa mitologia nie używam tutaj w trybie pejoratywnym, po prostu w trybie opisowym. To chciałbym rozjaśnić. Ja jestem w ogóle z tej szkoły myślenia, która mit waloryzuje bardzo pozytywnie i która w micie widzi wielką wartość. Więc powiedzenie mitologia nie jest deprecjonujące, tylko opisowe właśnie. No, słowem jest Kościół Katolicki instytucją, która jest bardzo specyficzna i dlatego faktycznie mam do niej stosunek krytyczny, co nie oznacza oczywiście, że nie lubię dyskutować z przedstawicielami Kościoła, uwielbiam i że no, to jest oczywiście instytucja, która też zrobiła bardzo wiele dobrego i, i po dziś dzień robi bardzo wiele dobrego dla tej cywilizacji, dla tej kultury. I historia tej instytucji jest fascynująca, i no, mnóstwo wielkich umysłów w jej służbie, jeśli można się tak wyrazić, pracowało, i dziedzictwo chrześcijańskie jest wielkim dziedzictwem tej cywilizacji i takim, które pod wieloma względami zapewniło rozwój, który doprowadził no, do Wykształcenia się takich instytucji, takiej moralności w kręgu cywilizacji zachodniej, której nigdzie indziej nie mamy, czy której odpowiedników nigdzie indziej nie mamy. I tego oczywiście nie neguję, i też nie jestem takim właśnie człowiekiem, który by to wszystko lekceważył i uznawał za jedno wielkie zło. Ta, do takich postaw też jest mi daleko. No tak, ale. Owszem, do tego mam faktycznie krytyczny stosunek. No dobrze, to przejdźmy do tej kwestii, która chyba najmocniej państwa poruszyła i zainteresowała, czyli do kwestii wolnej woli. Ja argumentowałem, że obraz bóstwa chrześcijańskiego jest nie do pogodzenia, zgłoszoną skądinąd przez chrześcijaństwo wolną wolą, to jest pewien zabieg, rzecz jasna, pozwalający, mający swój wewnętrzny sens w doktrynie religijnej, w moim przekonaniu pozwalający na to, żeby wszystko co dobre przypisywać bóstwu, a zatem także. Pośrednio jego przedstawicielstwu na ziemi, a wszystko co złe w ludzkim życiu, żeby właśnie człowiekowi przypisywać, odpowiedzialność za to, co złe na człowieka spada, a odpowiedzialność za to, co dobre na Boga. Zawsze można ten argument z wolnej woli. Uznać i posługiwać się nim, rozstrzygając wiele rozmaitych sprzeczności i aporii, na które się natrafia w dyskursie religijnym. No, choćby, właśnie zagadka zła w świecie bywa często tłumaczona odwołaniem do tej wolnej woli. Chociaż w równym stopniu mówi się o grzechu pierworodnym, rzecz jasna, ale wolna wola jest takim argumentem bardzo częstym. No, zło jest w świecie, dlatego że ludzie mają. Wolną wolę i czynią zło z tej swojej wolnej woli. Nie będziemy teraz w to wchodzić głęboko, w tę argumentację. Ona jest oczywiście wadliwa, dlatego że choćby nie zakłada no, całego tego obszaru, czy w ogóle nie bierze pod uwagę tego gigantycznego obszaru cierpienia w świecie, która z żadną wolną wolą ludzką nie ma. Które z żadną ludzką wolną wolą nie ma nic wspólnego. Myślę o cierpieniu wywołanym przez katastrofy żywiołowe, przez to, w jaki sposób przyroda jest skonstruowana przez rozmaite takie okoliczności, które nie są wynikiem działań intencjonalnych ludzkich, tylko są wynikiem na przykład mutacji genetycznych. Tu mowa o jakichś bardzo dotkliwych, trudnych chorobach. I tak dalej i tak dalej. Ale jak powiadam, nie będziemy teraz wkraczali w, te potężne, w to potężne uniwersum dyskusji dotyczących tego, jak bywa argument z wolnej woli utylizowany w różnych sporach teologiczno-moralnych. Tylko zastanówmy się, nad samą istotą tego argumentu, który starałem się Państwu przedstawić, a który wzburzył. Część z państwa. Część z państwa też sprowokował do no całkiem takich przenikliwych argumentów do, do, do takich komentarzy, które są poważne i warto się do nich odnieść. W szczególności jest taki komentarz publiczny, więc no, używam imienia i nazwiska osoby, która ten komentarz zamieściła. Pani Ewa Kwiecińska powiada tak w komentarzu na YouTubie pod tym odcinkiem z Wszechwiedza bóstwa niekoniecznie stoi w sprzeczności z istnieniem wolnej woli. Bóstwo, wyobraźmy je sobie na przykład na wzór wielkiego systemu obliczeniowego lub superinteligencji lub hiperświadomości, może znać wszystkie możliwe warianty ludzkich decyzji i wszystkie możliwe ich rezultaty w świecie, może nawet jako pozaczasowy byt, preegzystować i istnieć w przeszłej i przyszłej rzeczywistości zarysowanej przez ludzkie wybory, co owa wiedza, wgląd w żaden sposób nie determinuje decyzji aktualnie podejmowanych przez człowieka. To jest pierwsza część tej wypowiedzi. Tak, tu jest jeszcze druga część, są chyba trzy takie, ja, ja jej przytoczę. Pani Ewa dalej w odpowiedzi do jednego z użytkowników pisze, oczywiście zakładamy również, że bóstwo wiedziałoby, który wariant się. Zrealizuje, można, choć analogia nie jest pełna i dokładna, próbować porównać to do sytuacji, gdy badacz jakiegoś jednokomórkowego organizmu na podstawie całej dostępnej spuścizny naukowej wie, lub powiedzmy ściślej, z dużym prawdopodobieństwem prognozuje, jak zachowa się ten organizm w obliczu określonej sytuacji czy wyzwania. Sam organizm nie wie, bo prawdopodobnie nie posiada o sobie żadnej wiedzy ani nie zna praw przyrody, fizyki i matematyki. Podobne, choć nie identycznie. Podobnie, choć nie identycznie, możemy wyobrazić sobie model, w którym nie wiemy o sobie i o naszych wyborach wszystkiego, a jakaś wyższa forma świadomości posiada tę wiedzę. <laughs> choć pragnę podkreślić, że analogia jest bardzo luźna, a idąc za definicją, bóstwo zamiast prognozy powinno dokonywać raczej czegoś w rodzaju nieustannego wglądu czy naoczności, a nie posiadać wiedzy w sensie naukowym, skoro bóstwo wie wszystko, nie potrzebuje metody naukowej do odkrywania prawdy o świecie. I jeszcze trzeci fragment z tej wypowiedzi pani Ewy Kwi Kwiecińskiej. To nie była analogia jeden do jednego, tylko ćwiczenie w wyobraźni, zobrazowanie idei, iż fakt posiadania przez kogoś wiedzy, nawet pełnej wiedzy o przebiegu jakiegoś zjawiska, nie wyklucza, że to zjawisko zaszło na skutek działania wolnej woli innego podmiotu, ani też nie oznacza, że zjawisko było zdeterminowane przez posiadacza wiedzy. Inne ćwiczenie, wyobrażam sobie, że jadę rowerem przez las bez uprzedniego zaplanowania drogi i na każdym rozwidleniu podejmuję decyzję, dokąd jechać. Obok mnie jedzie operator, który filmuje całą drogę, i teraz drogę potraktujmy jako metaforę życia ludzkiego, a boga jako kogoś, kto po prostu obejrzał wszystkie takie nagrania dotyczące. Wszystkich ludzi z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Zakładam, że te kategorie nie istnieją w boskim wiecznym teraz i wszystkie filmy, jakie kiedykolwiek zaistnieją, są w boskiej istocie dostępne aktualnie i wie, jak się zachowaliśmy i zachowamy. Taka wiedza w żaden sposób nie przesądza o istnieniu wolnej woli. Z ludzkiego punktu widzenia bardziej problematyczne staje, zdaje się być partycypowanie w różnych przestrzeniach czasowych jednocześnie, ale dla wszechmocnego Boga może to nie problem. No cóż, pani Ewo, absolutna zgoda. Zgadzam się. Tak. Wiedza o wszystkich możliwych wariantach czyjegoś zachowania wcale nie zakłada, że ten ktoś działa w sposób ściśle zdeterminowany. Może działa, sama wiedza tego rzeczywiście nie, nie określa. Natomiast ja w żadnym momencie mówiąc o tym, że Mamy tu do czynienia ze sprzecznością. Nie twierdziłem, że bierze się ona wyłącznie z wszechwiedzy. Ona się nie bierze wyłącznie z wszechwiedzy boskiej, no bo istotnie ten, ta analogia a to z naukowcem, a to z kimś, kto coś tam obserwuje na ekranie i zna już wszystkie możliwe przebiegi jakiegoś wydarzenia. Tak, ta analogia jest dobra i, i pani argument jest trafny, natomiast znowu powtórzę nie chodziło mi wyłącznie o wszechwiedzę. Chodziło mi o wszechwiedzę w połączeniu z faktem, że owobóstwo jest także stwórcą wszystkich tych wariantów. Bóg nie tylko to widzi, nie tylko ktoś mu podał na ekranie, czy ktoś mu przyniósł zestaw wszystkich możliwych scenariuszy, wszystkich możliwych wariantów. Bóg nie tylko nie przygląda się nam jako jakimś obcym sobie bytom, o którym. O których wszystko wie, bo jest poza czasem, no to by dotyczyło jakichś, na przykład, istot żyjących w innych wymiarach niż my i mających, na przykład, ten rodzaj oglądu rzeczywistości. To, że oczywiście jakieś istoty z innych wymiarów mogłyby postrzegać przeszłość, teraźniejszość i przyszłość i wiedziałyby z góry, co my zrobimy, no nie znaczyłoby, że one to determinują, ale mówimy o Bogu Stwórcy. Tu jest klu argumentu: jeżeli ów Bóg Stworzył nas, stworzył wszystkie te możliwości, które wybierzemy, tak pomyślał nasze życie w swoim umyśle, że właśnie z takimi, a nie innymi kolejami losów On nas stworzył. On napisał scenariusz i wyreżyserował ten film, który następnie ogląda poza czasem. No to znaczy, że żadnej wolnej woli nie ma. To jest, wydaje mi się, dosyć oczywiste. I tutaj ciekaw byłbym pani zdania na ten temat, i ciekaw byłbym, jak się pani zmierzy akurat z tego typu argumentem. Jak powiadam, pani wątpliwość nie jest jedyna dotycząca tej kwestii wolnej woli, ale wszędzie państwo argumentowali właśnie, że istnienie tej wiedzy czy wszechwiedzy boskiej, okoliczność, że Bóg już zna nasze wybory, nie determinuje naszych wyborów. Zgoda, powtórzę, ale znowu powtórzę. Determinuje je to, że Bóg nie tylko je zna, czyli one już są, one już gdzieś preegzystują, one są mu dostępne, właśnie, one się gdzieś już poniekąd wydarzyły, ale on także jest ich autorem, to znaczy on nas takimi właśnie stworzył. On stworzył wszystkie możliwe scenariusze, całą rzeczywistość, cały układ parametrów, to jest układ jego autorstwa. I w tej kombinacji dopiero teza o istnieniu wolnej woli staje się. Tezą absurdalną. I teraz ktoś z Państwa może mi powiedzieć, i takie głosy też są, że przecież tutaj wyraźnie naucza się w Kościele Katolickim i w chrześcijaństwie o istnieniu wolnej woli. No, naucza się rzeczywiście, ale w różny sposób omija się te paradoksy, które właśnie stają się jawne, kiedy przyjrzymy się po prostu tym pojęciom, które się tutaj uruchamia. No i oczywiście Calvin. To był człowiek, który wyciągnął po prostu logiczne konsekwencje z tych wszystkich faktów, o których mówimy, i wydaje mi się, że koncepcja predestynacji jest jedyną sensowną, logiczną możliwością pogodzenia wszechmocy i wszechwiedzy i stwórstwa, stwórstwa to jest istotne, boskiego i, i, i życia człowieka. Inaczej tego po prostu nie sposób zrobić. Oczywiście, wie, wielka część herezji rozmaitych. W łonie katolicyzmu, no, dotyczyła właśnie tej kwestii, ale ja myślę, że przede wszystkim doktryna wolnej woli ma pewien sens pragmatyczny dla samego Kościoła katolickiego. To znaczy ona umożliwia pewnego rodzaju dyscyplinowanie, pewnego rodzaju zachowywanie się wobec ludzi przez przedstawicieli tej instytucji, którego nie byłoby, gdyby właśnie nie ten dogmat o wolnej woli. Gdyby, gdyby nie to przekonanie, że my za swoje czyny całkowitą odpowiedzialność musimy ponosić, za te niedobre, oczywiście przede wszystkim, no bo za te dobre, no to zazwyczaj Bóg bywa, bywa gratyfikowany w naszym, w naszym, czy w tej doktrynie, czy w tym myśleniu. No ale no, no to by się rzeczywiście pod wieloma względami wszystko posypało, i konsekwencje społeczne byłyby ogromne, gdybyśmy faktycznie uznali, że nie istnieje coś takiego jak wolna wola, przy czym moim zdaniem przy tych parametrach nie można jej istnienia uznać. Znowu, Bóg te filmy, wszystkie z naszym życiem, już obejrzał, ale to nie wszystko, bo On napisał także scenariusz i On je wyreżyserował. Ergo, nie mamy wolnej woli. To, co robimy, jest projektem boskim od początku do końca. Od początku do końca. Albo albo, albo się chce mieć wszechmoc, wszechwiedzę i stwórstwo, albo się chce mieć wolną wolę. Tertium non datur, nie ma innej opcji po prostu. No dobrze, mam nadzieję, że i ta porcja rozważań była dla państwa interesująca. Będziemy jeszcze do tych tematów wracać, jeśli mają państwo jeszcze Jakieś pytania, jakieś wątki, jakieś nurtujące Was kwestie, o których chcecie, żebym na antenie skądinąd opowiedział, żebym się nimi zajął, to zapraszam, komentujcie, piszcie na adres tsmałpastawiszynski.org, ale też w komentarzach na Facebooku, czy na YouTubie na przykład. Bardzo chętnie takie odcinki z rozmaitymi. Dywagacjami na różne tematy będę też umieszczał. One w ogóle cieszą się jakimś dużym powodzeniem u Państwa, więc absolutnie z przyjemnością, rozmaitymi sprawami, o których chcielibyście, żebym tutaj pogadał, się zajmę. No a tymczasem bardzo serdecznie Wam za te metafizyczne 40 parę minut dziękuję. Wszystkiego dobrego. Zachęcam do wspierania podcastu na Patronite i na stronie www.stawiszynski.org. Miejcie się dobrze, no i do usłyszenia w kolejnej odsłonie skądinąd. Jeżeli uznajecie ten podcast za wartościowy, jeżeli. Macie poczucie, że coś istotnego w wasze życie, w wasze rozumienie świata wnosi, to zachęcam do tego, żeby wspierać skądinąd finansowo za pośrednictwem patronite albo mojej strony internetowej www.stawiszynski. Org. Na patronite to prosty adres www.patronite.pl, łamane na skandinat. Każdy grosz się liczy, każdy grosz pozwala istnieć i rozwijać się temu podcastowi. Przypomnę, że dla subskrybentek, subskrybentów e, wszystkich mamy grupę zamkniętą na Facebooku, na której dyskutujemy, wymieniamy się różnymi e, tekstami, obserwacjami. A dla osób, które wspierają ten podcast kwotą 20 zł miesięcznie i wyżej, mamy również specjalny newsletter, który wysyłam co tydzień po każdym odcinku w środę. I który zawiera rozmaite rekomendacje dotyczące tego, co jeszcze warto przeczytać, z czym może warto się zapoznać, jakie książki warto mieć. To wszystko oczywiście w kontekście czy wokół tematu, który w danym odcinku jest. Wszystkim patronkom, patronom, subskrybentkom, subskrybentom bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za każde wsparcie. Dzięki dla pani Iwony górskiej Kodca, która jest absolutną rekordzistką, jeśli chodzi o wspieranie podcastu skądinąd. I życzę Państwu oczywiście wszystkiego najlepszego. No i jeszcze raz, do usłyszenia.